Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dana jest funkcja liniowa y równa się ax plus b, o której wiadomo, że a jest mniejsze od zera i b jest większe od zera. Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układów współrzędnych. Ponieważ a jest mniejsze od zera, jeśli a jest mniejsze od zera, to z tego wniosek, że nasza funkcja będzie funkcją malejącą. Natomiast jeśli b jest większe od zera, to znaczy, że punkt przecięcia osi y będzie w miejscu dodatnim. Czyli punkt przecięcia osi y będzie gdzieś tutaj, czyli powyżej zera. No i tak w zasadzie, czyli na tej podstawie wnioskujemy, że nasza funkcja będzie funkcją malejącą, przechodzącą przez coś dodatniego na osi y. Zatem, wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układów współrzędnych. Podpiszmy te ćwiartki. Tutaj będzie pierwsza ćwiartka. Zawsze ćwiartki oznaczamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli tutaj będzie druga ćwiartka, tutaj będzie trzecia ćwiartka i tu jest czwarta ćwiartka. Przez które ćwiartki przechodzi? Przechodzi przez pierwszą, drugą i czwartą ćwiartkę. Pierwszą, drugą i czwartą ćwiartkę, odpowiedź B.